Cześć, dzisiaj porozmawiamy o naborze premii dla młodego rolnika, który wystartuje już 30 sierpnia. Jest ze mną Sebastian Rączkiewicz, ekspert oraz doradca Agraves, który w przyszłości sam skorzystał z premii dla młodego rolnika. Sebastian, zacznijmy właśnie od tego, dlaczego w przyszłości sam wnioskowałeś o premię dla młodego rolnika? Przede wszystkim, jeśli chodzi o premię dla młodego rolnika, zdecydowałem się na wystartowanie w tym naborze, ponieważ sam zacząłem prowadzić gospodarstwo rolne, a jak wiemy, maksymalnie w ciągu 2 lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa można taką premię się starać, więc tutaj też nie było dużo czasu na jakieś dywagacje i zastanawianie się, w którym momencie najlepiej będzie o tą premię się starać. Po prostu na początku prowadzenia swojego gospodarstwa już zacząłem budować biznesplan pod ten nabór oraz wykształcenie rolnicze, które już na etapie składania wniosku miałem. Tutaj wiele ułatwiłem pod względem zdobycia punktów i uplasowania się na listach rankingowych w trakcie naboru. A były jakieś ewentualne problemy, trudności, wyzwania, z którymi musiałeś się zmierzyć? Trudności oraz problemów w zasadzie nie było. Tutaj jedynie na co trzeba było głównie zwrócić uwagę, to odpowiednie zbudowanie biznesplanu, szczególnie jeśli chodzi o tą perspektywę 5 lat zobowiązań, które wynikają z otrzymania premii. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie większe problemy, takie nie występowały. Jasne. Brałeś udział w tym naborze, więc czy z własnego doświadczenia możesz powiedzieć, że rzeczywiście warto starać się o premię dla młodego rolnika? Uważam, że osoby, które aktywnie planują prowadzić swoje gospodarstwo rolne, wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym, warto, żeby z takiej premii skorzystały, ponieważ w dzisiejszych czasach wysokich cen, czy to gruntów, czy maszyn, jest to naprawdę duży zastrzyk gotówki, który pomaga na starcie młodym rolnikiem. Ponadto ukierunkowuje gospodarstwo rolne pod kątem innych naborów, które również w przyszłości dla młodego rolnika jak najbardziej są otwarte i jeszcze dzięki temu, że jest młodym rolnikiem, może mieć z tego powodu benefity. Jasne. Z jednej strony prowadzisz swoje gospodarstwo, a z drugiej jesteś przede wszystkim też doradcą, naszym doradcą Agraves. W takim razie, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, a możesz powiedzieć, jak istotna jest pomoc właśnie fachowego doradcy dla rolnika, który no takiej wiedzy sam z siebie nie ma, a chciałby się starać o to dofinansowanie? Uważam, że pomoc doradcy jest tutaj kluczowa, ze względu na to, że przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy, otrzymanie premii, to jest dopiero połowa sukcesu, ponieważ nasze zobowiązania młodego rolnika względem agencji mamy tutaj na przestrzeni 5 lat od wypłaty pomocy, więc tutaj na etapie wypełniania wszystkich zobowiązań biznesplanu musimy pamiętać o wszelkich zobowiązaniach, które zadeklarowaliśmy, musimy sumiennie i przede wszystkim na bieżąco kontrolować nasze zobowiązania, ponieważ agencja, czy to okresowo, czy również na wezwanie, może młodego rolnika wezwać do przedstawienia konkretnych dokumentów, które są związane z przyznaniem premii. Czyli podsumowując, zachęcamy do korzystania z pomocy fachowych doradców. Sebastian, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Was oczywiście zachęcamy do korzystania z usług naszych doradców. Dziękujemy. Pozdrawiamy.